Płynę po to, zdobywam, ale bardzo daleko sobie wypłynąłem. O Jezus, rekin! Siema na maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagram sobie w Rafta, jest to gra Surfi Survival, coś jak The Forest, tylko że na środku oceanu. Ostatnio nagrał tą grę Mati, bardzo fajnie się przyjęła, mówię, ukradnę serię. Mati bardzo sobie chwalił grę, mówił, że ciekawie się nagrywa. Ja postanowiłem, że też sobie nagram jeden odcineczek z tej gry na Matiego kanale, bardzo fajnie się ta gra przyjęła. Pomyślałem, że może wam też by się spodobała, ale jeżeli chcecie zobaczyć jedyny prawilny gameplay z tej gry, to oczywiście zapraszam na wyspę Matiego, kanał Matyniu, zapraszam. A u mnie jak zawsze będzie czysta pajacerka, czyste podkradanie pomysłów, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam na intro. Gdzie ja jestem? Jezus! Co się stało? Przed chwilą poszedłem spać w moim pięknym łóżeczku we Wrocławiu, a obudziłem się w jakimś zadupiu. Co teraz? Nie, tak na serio, to bez tutaj różnych rzeczy. O co chodzi w tej grze? Widziałem u Matiego kawałek, że tutaj jesteś na jakiejś tratwie. No i tam zdobywasz jakieś rzeczy i musisz... O, tu na przykład jest taka rzecz, którym się podnosi E. I zdobyliśmy już jedną rzecz. Jak ta rzecz się nazywa? Którym tutaj jest jakiś... Nie wiem, co tu się robi. Ale no widzicie, pływają tutaj różne rzeczy. Zaczyna tego napływać bardzo dużo, więc musimy chwilę się zająć łapaniem tych różnych tutaj pierdółek. No i rozbudowywać naszą tratwę tak, że... Mogę wskoczyć do wody, czy nie? Mogę, ale tam jest rekin. Dobra, ja już chcę wyjść. Zaraz połapię chwilę trochę. Zobaczymy, co tutaj uda nam się złapać. I potem będę z tego budował różne rzeczy. Więc mogę na przykład to teraz rzucić. O, i to do mnie przypłynie. Dobra, to jest całkiem myślę, że logiczne. Tam też sobie rzucę, bo czemu by nie? Czy mogę więcej rzeczy znaleźć niż jedną tylko? Pewnie, że mogę. Dobra, więc to jest całkiem spoko. Więc tak naprawdę ja jakoś nigdy nie byłem tutaj fanem gier survival, to znaczy byłem. Kiedyś, zanim jeszcze zacząłem YouTube'a, to była popularna seria The Forest. Bardzo mi się ta gra podobała i tak sobie myślałem, że jak zacznę swoją przygodę na YouTubie, to będzie jedna z pierwszych serii, którą zrobię. Wy bardzo często i bardzo tutaj prężnie prosicie mnie, żebym zrobił serię z The Forest. Może kiedyś zrobię, ale to będzie taki czysty przedsmak tego, czy ja w ogóle będę się w tych... Jest rekin, dobra. Czy ja będę w ogóle w tych grach survival się jakoś odnajdywał i czy będzie mi to wychodziło, czy będzie mi to sprawiało frajdę. Jeżeli to mi się spodoba i wam również się spodoba, to może pomyślimy coś więcej o jakichś seriach single player survival typu na przykład właśnie The Forest albo coś innego. Zawsze możecie mi powiedzieć, co byście chcieli zobaczyć. Dobra, rozkminimy, jak się używa ekwipunku. Dobra, tak więc wiem, że pod tabem jest już tutaj nasz plecak albo pod B. Tylko że no tutaj nie ma tych rzeczy, które mam tutaj. Ja myślałem, że to będzie jakoś pokazane, nie? Ale okej, czyli to jest po prostu deska. I tutaj mamy do robienia rzeczy. Najpierw możemy zrobić, co tutaj jest mamy. Beacon, czyli jakaś puszka. I rope, czyli lina. Oje, co ty robisz? Jak mam go zabić? Nie wiem, co mam mu zrobić? Niech on mi da spokój, no co on? Nie no, on nic mi nie zrobi, nie? Nie wiem, dobra, mniejsza, no. Co? On zjadł mi kawałek domu. Coś kaszle, aha, bo wody mi się chce. To szybko, szybko. Tu postawię wodę i co? Jak mam tego używać? Pewnie jakąś puszkę potrzebuję do tego, nie? Craft. Puszka. Teraz co? Woda. Cook. Woda mi się zrobi. Ej, wpadłem na pomysł sam. Jestem z siebie dumny. Ale wiecie, no... Zły problem nadzieją wynalazków. Tak się nie mówi, ale no kiedy to mi się ta woda zrobi? Potrzebuję chyba więcej puszek. Go więcej puszek. Mam tylko jeden taki, więc muszę poczekać z tym. Dobra, mam nadzieję, że przeżyję jakoś, bo jakbym nie przeżył, to byłby przypał. Co to jest? Crawl pole. Czy ja tutaj mogę pewnie ziemniaki, tak? Plants, okej, czyli zróbmy sobie takie coś, bo mogę. Aha, i teraz mogę sobie... A, bo to jest nasz tak jakby plecak. Dobra, teraz już rozumiem wszystko. Postawmy to tutaj i te ziemniaki pewnie będę mógł tutaj, nie? Dokładnie. Okej, mogę już wypić wodę. Piątka. Jak się pije wodę? O, wypiłem. Dobra, no to okej. Czy ja młotkiem będę mógł budować? Tak jest. Tylko potrzebuję linę. Dobra, lina, spoko. Ej, ta gra jest fajna. Podoba mi się. Dobra, zróbmy trochę lin. I sobie zwiększmy to, co przed chwilą nam ten zły rekin tutaj rozwalił. Potrzebuję desek. Nie mam już desek i nie mam też lin. Ale dobra, no to muszę zróbmy tą siatkę, żeby nam coś jednak łapało. Bo boję się troszkę wpływać, ale wpłynę, dobra. Walić to. Dobra, wracam. Bo rekin już do mnie płynie, widzę. Dobra, teraz tak. Co? Ja znowu umieram na wodę? Dobra, spięcie na młotek, chcę to wypić.
Potrzebuję wypić wodę, szybko. Dobra, mam tą wędkę, może zarzućmy wędkę, bo jakieś mięso by się przydało. Tylko jak się łowi ryby? Czy jest jakiś haczyk tutaj w tym łowieniu ryb? O, dobra. No pewnie musimy poczekać, aż przypłynie. Zaraz sobie zrobię jakąś broń. Czy ja mogę przy okazji łapać tutaj te deseczki? Mogę, to spoko całkiem. Okej, okay, więc... O! Ryba! Była! Nie, no ja nie wiem, jak to się łowi. Dobra, spróbujmy. Była ryba, ale to kiedy mam to pociągnąć? Bo spławik poszedł na dno, ale teraz dobra. Pierwszy raz w życiu będę łowił ryby. No, poszedł na dno. A, dostałem makrele, wtedy też dostałem, dobra. Potrzebuję tych rzeczy trochę połapać. Gdzie jest rekin? Rekina nie ma, więc płynę po to. Płynę po to, zdobywam, ale bardzo daleko sobie wypłynąłem. O Jezus, rekin! No i dobra, mam dwie siatki. Mniej więcej to jakoś tam ma... Może działać. Zaraz pewnie znowu zacznę być głodny i w ogóle, więc na razie łapmy te rzeczy. Ja mogę potem chodzić? No, tam mniej więcej mogę, dobra. To jakiś tam plus. Dobra, po raz kolejny rekin nam je, ale wydaje mi się, że zje nam to, więc bez tego jakoś przeżyjemy. Gorzej, gdyby nam siatki zjadł, no bo to już byłby nasz wydatek energetyczny. Zaraz tutaj wszystko zrobię z wodą i w ogóle. No powiem wam, że jest to dość zajmujące. O, nie, zjadł nam jednak wszystko. Dobra, ja tutaj chcę powiększać naszą bazę, aczkolwiek mam duży problem z linami. Nie mogę zawsze mam problem, żeby znaleźć te zielone rzeczy. Coś tam zawsze wpadnie, ale no naprawdę jest tego dość mało w porównaniu do innych rzeczy. I stoję tutaj, próbuję coś zrobić, wybudowałem to, cały czas choruję. Tutaj muszę gotować, tutaj muszę pić. A tych nasionek nie mogę jakoś użyć zbytnio. No powiem wam, że idzie mi tak średnio. No myślałem, że będę jakimś bogiem tej gry. Jednak no zdecydowanie bogiem do boga tej gry jest mi daleko. Gdybym jeszcze miał, właśnie nie miał tego problemu z tymi rzeczami. A jednak no mam. Dobra, foundation. No będę budował większy te foundation, żeby móc jednak bardziej na bok. Dobra, tutaj mam trzy takie te, więc ja no wypłynę do wody po to wszystko. To mogło być głupie i ryzykowne, aczkolwiek no bez tego... Nie mam kompletnie szans na nic w sumie. Ja potrzebuję te rzeczy tutaj. Mam nadzieję, że... O nie. Przypał. Co się stało? Okej, okay, wypuściło mnie. Myślałem już, że umarłem, bo to było dość niebezpieczne. Sami widzieliście, co się stało. Wpadłem pod pokład, jak to się mówi, a nie podkład. No i to było dość niebezpieczne. Dobra, makrele tutaj usmażyłem pierwszą w życiu. Jestem ciekaw, ile to nam życia ta makrela da. A spróbujmy to zjeść. No całkiem spoko. Jak na chwilę łowienia, to naprawdę jest całkiem spoko. A co możemy następne jeszcze tutaj robić? A tam widziałem, że jest dość daleko ten, więc wypłynę. A możemy jeszcze, zobaczcie, możemy jeszcze zrobić tą broń na tego tutaj chujka małego. Broń na pewno się przyda, tylko nie wiem co, to bardziej spira by trzeba było, tylko potrzebuję jeszcze jedno takie. Dokładnie, tutaj też jeszcze widzę. Okej, tam widzę, że on już biegnie, więc ja potrzebuję zrobić szybko to, craft i spear. Wtedy będę mógł go prawdopodobnie zabić, co? Więc chodź teraz, cwaniaczku. Jak się go zabija? Go! Zabiłem go? Nie, chyba nie, ale odstraszyłem go. Więc to już plus. Dobra, znowu rekin. Patrzcie, no udało nam się zrobić już tak, że mieć w większości miejsc jednak już mieć tą siatkę. Zobaczcie, tutaj mam, więc chcąc, nie chcąc, łapię większość z rzeczy. Już teraz po prostu sobie chodzę i klikam. Dobra, nie wiem, czy to jest jakaś złośliwość rzeczy martwych, czy co, ale odkąd mam już całą tą moją tratwę w tych siatkach, to nic tutaj praktycznie nie pływa, nie? Wszystko zawsze obok gdzieś. To jest, wydaje mi się, że taka jakaś specjalna zagrywka, ale no zobaczymy. No dobra, coś tam zawsze wpadnie. Potrzebuję jeszcze kilku lin i zaczniemy robić coś innego wtedy. Może coś, jakieś drzewo posadzimy. Co wy na to? Dobra, na samym środku tej swojej kampanii małej, tylko co się sadzi zamiast drzewa, co? To chyba nie. Chyba to, co? Tak, to się sadzi. Dobra, jedno tylko posadziłem, no i mam nadzieję, że jakieś drzewo mi tutaj wyrośnie. Nie miałem lepszego miejsca niestety, żeby to posadzić, więc musiałem posadzić w taki sposób, ale no myślę, że nie będzie tragedii. A no i zobaczymy, czy... Patrzcie, no rośnie już, rośnie jakieś drzewko małe. Nawet może nie takie małe, rośnie, no i zobaczymy. Zobaczymy. Z tego powinienem już mieć całkiem, jeżeli to naprawdę będzie działało, to powinienem mieć całkiem dużo drewna, no i mam nadzieję tych liści, bo te liście to jest najgorsza rzecz, jaka w ogóle istnieje. Dużo już tutaj siedzę.
No nie wiem, już 40 minut ponad w to gram. No i nie osiągnąłem wcale jakoś mega dużo. Mam nadzieję, że ta palma zaraz wyrośnie. Okej, no drzewo jest już całkiem spoko. Nie, spróbujmy je ściąć. Dobra, moje drzewo jest już całkiem spore, no i chciałbym je ściąć. Nie wiem, czy to jest jakiś moment, który mogę je ściąć, czy nie, no bo ona dalej rośnie, no ale ja bym chciał to zrobić. Chciałbym już mieć dużo drzewa i zrobić coś fajnego. Kurde, ej, ziomek. Ziomek, spadaj. Ej, zabiłem go! Zabiliśmy rekina! Spoko, mam dużo mięsa chyba. No tego to ja się nie spodziewałem, że zabiję rekina w tym odcinku. Jeszcze tylko zetnę drzewo i będę spełniony po prostu. Mamy. O kurde, jaki kawał mięsa, patrzcie na to. Smażmy to. No nie no, myślę, że już za dużo to tutaj nie ma do grania. Zrobiliśmy wszystko praktycznie. Zabiliśmy rekina, zbudowaliśmy większość rzeczy. Jeszcze tylko chciałbym ściąć to drzewo i będziemy kończyć. No więcej rzeczy. Fajnie by się tu grało, gdyby. Ale wiem też, że nie można tego zapisywać. A szkoda, gdyby dało się to zapisywać. Może by jakaś seria powstała, tak to raczej, nie, czy to się da jakoś ściąć? Nie, no nie da się, to spróbujmy to ściąć. O, dostałem drewno, ale ja bym chciał liście. Dostałem drewno, o, dostałem liść. Kokosy też spadają, dobra, ej, fajnie. Kokosy można zjeść. Okej, no niestety, muszę to tak puszczać. Ale liście to bym dostał chętnie jeszcze. Okej, dostaliśmy trochę liści. Nie jakoś mega dużo, ale jednak trochę. Dobra, co możemy jeszcze zrobić na przykład? Stąd już chyba wszystko mamy, stąd też wszystko mamy. Więc może coś będziemy budowali teraz nowego, jakieś, nie wiem, drugie piętro czy coś. Patrzcie, bo tu można robić jakieś pilary, jakieś windowy. Zróbmy na przykład schody. Tylko gdzie te schody mógłbym zrobić? Tak tutaj na przykład zróbmy schody. Dobra, starczy. Tak więc to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Miało to być dużo krótsze, dużo bardziej intensywne, jednak gra okazała się dość taka wymagająca czasu. Nagrywam ponad 50 minut. To jak na grę, na jeden odcinek, to jest dla mnie naprawdę... Chyba nigdy tyle nie nagrywałem jednego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze zostawcie łapkę w dół. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie suba, tak miło, czerwony przycisk na tuż pod filmem. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa, 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 pa. Ba 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 ba.